styczniu 1945 roku. Jeszcze przed uderzeniem Armii Czerwonej było wiadomo, że to się wszystko posypie, dlatego że już armia niemiecka w Polsce nie funkcjonowała jak należy. Dochodziło do tego, że 25. Dywizja Pancerna, jej jeden z batalionów grenadierów pancernych był tak słabo wyposażony, że jedna z ich kompanii jeździła na rowerach.